Będę odpowiadać na to pytanie jako lekarz, jeśli pani się zgodzi. I będę używać ulubionej mojej techniki per analogią. Tego nauczyła mnie medycyna. Leszek Kołakowski kiedyś powiedział, że dla niego muzyka jest dowodem na istnienie innego świata. Dla mnie szczepionki są dowodem na istnienie postępów w medycynie. Jest to metoda prosta, powtarzalna. Jest to metoda, która genialnie wykorzystuje nasze naturalne, fizjologiczne mechanizmy obrony przed obcym antygenem. Mając na świecie aż tak dużo antygenów, z którymi stykamy się od początku, od pierwszego naszego dnia życia, wprowadzenie tych kilku poprzez szczepienie naprawdę nie zagraża nam jakąś burzą immunologiczną. Czyli powtarzalność metody, prostota w użyciu, wykorzystanie naturalnych mechanizmów i pewne niskie koszty. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby w takie różne centra epidemii, bo mówimy o szczepić bądź nie szczepić, jeśli nie szczepimy, mamy do czynienia z często śmiercionośnym patogenem. W takie centra epidemii wystarczy wysłać lekarza z pielęgniarką, wystarczy wysłać szczepionkę w strzykawce z igłą i wystarczy zaszczepić ogromną populację ludzi, żeby uratować tych ludzi przed poważnymi konsekwencjami. Absolutnie nie ma genialniejszej metody zapobiegania, bo już nie mówmy o leczeniu, bo często jest ono nieskuteczne w tych wypadkach. Podam jako przykład. Może zapomina się już o tym, ale ospa prawdziwa, czyli zwana ospą czarną, do roku 80 ogromne żniwo w procentowym udziale w populacji, począwszy od, biorąc pod uwagę inne różne patogeny, od 30 do 95% ten patogen potrafił uśmiercić ludzi. W 1980 roku WHO ogłasza, że ludzkość jest wolna od ospy. To wspaniała wiadomość, baliśmy się jej w sposób okrutny. Ale jak dzięki mechanizmom, dzięki metodom, które zastosowało WHO, jakie metody zastosowało WHO? Powszechne szczepienia. A chciałabym jeszcze się ustosunkować do tego trochę takiego właśnie wątku negatywnego a propos autyzmu i w sposób otwarty i z taką otwartą przyłbicą odpowiedzieć na to pytanie. Wczytywałam się w to, skąd się wzięły te historie jako lekarz. Prawdopodobnie Państwo o tym wiecie, że pomysł z autyzmem, na pomysł ten wpadł pewien angielski chirurg, który chciał uratować i chciał wymusić na firmie ubezpieczeniowej jakieś duże pieniądze dla swoich przyjaciół, których dziecko zachorowało na autyzm. To była rzeczywiście zupełnie inna historia i przypadkowość niepowiązana ze szczepieniem. Sfabrykował badania. Wiem o tym, że sfabrykował te badania. Nieszczęśliwie ogłoszono je w Lancecie i nieszczęśliwie, zgodnie z tym, co zresztą rozmawialiśmy, media mają ogromną siłę nośną. To, co się pojawi w internecie, to jest prawda, albo to rzeczywiście jest, to istnieje. Po latach okazało się, że ta osoba oczywiście została wykluczona ze Stowarzyszenia Królewskiego Stowarzyszenia Lekarzy, odwołał wszystkie swoje wyniki, wszystkie swoje do tej pory statementy, ale to zaczęło żyć swoim życiem. Myślę, że to już jest kwestia odpowiedzialności lekarza i odpowiedzialności rodziców też za to, żeby uniknąć podobnych takich epidemii zachorowań i śmierci ze względu na zaniechanie szczepień. My w tej chwili wiemy, że ze względu na to, że ludzie odstępują na przykład od szczepień odry, dramatycznie rośnie zapadalność na odrę i śmiertelność dzieciaków, małych dzieci. I medycyna lepiej sobie w tej chwili radzi z ebolą niż z odrą. Dlaczego mówimy o eboli, a nie mówimy o tym, że nie szczepimy przeciwko odrze, prawda? Więc jest to temat duży, szeroki. Ja liczę na lekarzy i liczę na mądrych rodziców, że nie doprowadzimy do sytuacji, którą mieliśmy też w Polsce i po wojnie, na przykład mając epidemię Hajnu-Medlina. Gdyby nie profesor Koprowski, który ściągnął bardzo dużą ilość, 9 milionów dawek, w sposób zupełnie gratisowy dla nas, uratował całe pokolenie lat 50., 60. przed Hajnu-Mediną. Także byłam gorącym zwolennikiem szczepień w sposób mądry i naturalny. Tak mi podpowiada moja natura lekarza, moje doświadczenie i chyba jakaś tam życiowa mądrość, którą mam nadzieję, że już posiadam.